W chwili obecnej trwają przygotowania do mszy świętej dziękczynnej Zablony, której przewodniczyć będzie ksiądz proboszcz Rafał Bogus. Syna i Ducha Świętego. Amen. Łaska i pokój od Tego, który jest i który był i który przychodzi, niech będą z Wami i z Duchem Twoim. Gromadzimy się na gminnych dożynkach, by w sposób szczególny Panu Bogu podziękować za tegoroczne plony, za to, że na naszych stołach, w naszych domach nie brakuje chleba powszedniego, chleba, który daje nam siłę i radość do przezwyciężania wszystkich trudności, ale też do przyjmowania radości, którymi Pan Bóg każdego z nas obdarzy. Chcemy w sposób szczególny w tej mszy świętej pamiętać o naszych bliskich zmarłych. Chcemy pamiętać przede wszystkim o rolnikach, aby Pan Bóg otaczał ich swoim błogosławieństwem, a Maryja, która jest naszą najlepszą matką, towarzyszyła im w tym trudzie, który przychodzi im znosić. Serdecznie witamy na tych gminnych dożynkach wszystkich zgromadzonych, a szczególnie Was, drodzy rolnicy. Witamy delegację z wieńcami z tegorocznych plonów, pana wójta Andrzeja Wieczyńskiego, gospodarza dożynek, panią sekretarz gminy Mirosławę Kłosińską, przewodniczącego rady gminy pana Krzysztofa Michalskiego, pana posła Krzysztofa Ardanowskiego, radnego sejmiku wojewódzkiego pana Przemysława Przybylskiego, prezydenta Torunia, pana Michała Zalewskiego wraz z małżonką, starostę toruńskiego, pana Mirosława Graczyka, przewodniczącego Rady Powiatu, pana Tomasza Zakrzewskiego, zastępcę komisariatu w Lubiczu, wszystkie samorządy szczebla gminnego, powiatowego, wojewódzkiego, sołtysów gminy Obrowo, a szczególnie naszego sołtysa, pana Tomasza Wieczyńskiego, wszystkie druhny i druhów strażaków, was wszystkich, drodzy bracia i siostry, którym zależy na polskiej wsi i modlitwie w intencji rolników, a także w intencji tego, by nie zabrakło tego chleba codziennego na naszych stołach. Te wszelkie nasze intencje, które dzisiaj przynosimy w swoim sercu, zechciejmy złożyć tutaj na tym ołtarzu, a na progu naszej mszy świętej, na progu tego świętowania, zechciejmy Boga za wszystko przeprosić. Panie, zmiłuj się nad nami. Wszechmogący Boże i najlepszy Ojcze, Ty pozwalasz ludziom uprawiać ziemię i zbierać z niej obfite plony. Ty poleciłeś synom narodu wybranego przynosić do kapłanów owoce ziemi, snopy zebranego zboża. Przyjmij dziękczynienie za tegoroczne plony i pobłogosław przyniesione tu dary. Chleby, nowe wieńce żniwne, owoce i warzywa. Spraw, Panie, aby nikomu nie zabrakło w tym roku pożywienia. Wspomagaj swoją łaską wszystkich pracujących na roli i naucz nas dzielić się Twoimi darami z każdym, kto znajdzie się w niedostatku. Pozwól nam tak korzystać z dóbr tej ziemi, abyśmy zasłużyli na uczestnictwo
wiecznej radości w Twoim domu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Kosz z owocami i warzywami oraz chleb. Sołectwo Dobrzejewice, chleb i wieniec. Dzikowo, chleb. Głogowo, chleb i kosz z owocami. Kawęczyn, chleb i kosz z owocami. Kazimierzewo, chleb i kosz z owocami. Łożyn drugi, chleb oraz wieniec. Łożynek, chleb i kosz z owocami. Obory, chleb i kosz z owocami. Obrowo, chleb, kosz z owocami oraz wieniec. Osiek nad Wisłą, chleb oraz wieniec. Koło gospodyń wiejskich z Osieka nad Wisłą, chleb, kosz z kwiatami. Silno, chleb i kosz z owocami. Sąsieczno, chleb, kosz z owocami. Skrzypkowo, chleb, kosz z owocami. Poprosimy o zabranie głosu pana Andrzeja Wieczyńskiego, wójta gminy Obrowo. Mam nadzieję, że się słoneczko uraduje nasze serce. Pan proboszcz miał rację, że nie będzie padało. Troszeczkę próbowało. Jednak modlitwa wczorajsza księdza proboszcza jest skuteczna. Szanowni Państwo, gorąco witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa na dzisiejszych uroczystościach dożynkowych. Ten najpiękniejszy dzień dla rolnika. Jego święto plonu, jego radość i odpoczynek po ciężkiej pracy. Dzisiejsza uroczystość zamyka tegoroczną, ciężką pracę w pocie czoła na polach. Ludzi wyjątkowych, ludzi oddanych swojej ziemi. To chwila także przypomnienia nam wszystkim, że to dzięki ciężkiej pracy rolnika codziennie na nasze stoły trafia piękny polski chleb. Źródło naszego życia. Nie da się, proszę Państwa, zastąpić tego skarbu nawet czymś najbogatszym. Bo chleb to sens naszego życia, to życie. Świętujemy, proszę Państwa, i dziękujemy, by w ten sposób wyrazić także ogromny szacunek i wdzięczność ludziom rolniczego trudu, ale szczególnie za ich miłość i troskę do polskiej ziemi. Dożynkowy korowód pięknie, misternie wykonane, wieńce dożynkowe i te wszystkie plony przeniesione przez przedstawicieli wszystkich miejscowości gminy Obrowo. Świadczą o kultywowaniu pięknej tradycji, o nawiązaniu do wartości naszych przodków, do chłopskiej cierpliwości, uporu i niezachwianej nadziei, że zasiane ziarno daje plon. Bogactwo człowieka i narodu. Dziękujemy za okazany bochen chleba, upieczony z nowego ziarna, w którym zawarta jest nasza gościnność, wrażliwość, zawarte jest źródło naszego życia. W czasie mszy świętej otrzymałem z rąk starostów dożynek pachnący bochen chleba, upieczony z tegorocznego ziarna, które wzrastało i dojrzewało na tej ziemi, tu na ziemi osieckiej, wśród pięknych lasów, łąk i kwiatów. Trzymając w ręku bochen chleba, symbolizujący tegoroczne zbiory,
Czuję, proszę Państwa, wielką radość i wdzięczność. Dlatego chcę w imieniu gminnej społeczności podziękować wszystkim rolnikom za ich ogromną pracę, za trud, za pot codziennie, rano i wieczorem. Dziękuję mi rodzinom, wszystkim, którzy byli zaangażowani w ich pracę. Dziękuję mi Bóg zapłać. To są słowa skierowane od wszystkich mieszkańców gminy Obrowa. Zgodnie z staropolską piękną tradycją chcę się podzielić tym chlebem wszystkimi mieszkańcami gminy Obrowo oraz przybyłymi gośćmi. Niech to dzielenie chleba będzie wyrazem, że stanowimy jedną wspólnotę samorządową. Ale chciałbym, proszę Państwa, w sposób szczególny podziękować osobie, która bezpośrednio zaangażowała się w pozyskanie tych środków, mojemu koledze, panu doktorowi Przemkowi Przybyszewskiemu, który zabiegał w Warszawie, żeby ta szkoła mogła, proszę Państwa, być rozbudowana, żeby nasze dzieci mogły w lepszych warunkach realizować swoje marzenia. Przemku, bardzo dziękuję. Mamy dla Ciebie upominek. Książkę o gminie Obrowo. Bardzo Ci dziękuję. I piękne kwiaty też to są z gminy Obrowo. Bardzo Ci dziękuję. Proszę Państwa, jest Pan Prezydent Miasta Torunia i powiem, że Pan Prezydent ukochał chyba gminę Obrowo, bo po raz drugi jest na terenie gminy Obrowo, wszystkim w tym pięknym ośrodku. Panie Prezydencie Michale, bardzo dziękuję, bo podpisane umowy, te poważne umowy milionowe realizacji budowy kolektorów kanalizacyjnych i wodociągu Silno, Dzikowo do Osieka, a także Brzozówka i Głogowo świadczy o tym, że jest partnerstwo i troszczymy się o naszych mieszkańców. To pozwoli jeszcze bardziej, żeby jeszcze bardziej dynamicznie gmina Obrowo rozwijała się. Ona naprawdę się pięknie rozwija. Bardzo Ci bardzo, Prezydencie Michale, dziękujemy. Przy okazji też jest żona pana prezydenta, pani dyrektor szpitala nowotorowego. A ponieważ Krysia nam zawsze pomaga, jak ktoś z mieszkańców ma problemy zdrowotne, cierpi, to zawsze kierujemy telefon do pani dyrektor, do Krysi. Ona ma takie wielkie serce, bardzo wrażliwa, wychowała się też na terenie gminy Obrowo, na wsi, rozumie problemy wsi. Chociaż gmina Obrowo to już taka trochę bardziej podmiejska. Bardzo Ci dziękuję, Krysiu. Na twoje wielkie serce. Witam bardzo serdecznie moich rodaków. Tutaj są moje korzenie. Z tych okolic pochodzi mój ojciec, moja mama. Stąd wielka miłość do tej ziemi. Życzę wszystkim Państwu dużo zdrowia, ale jeśli ono zacznie szwankować, to zawsze będę służyć pomocą. Wszystkiego dobrego. Państwa, panu wojewodzie dziękowałem też w piątek. Wojewoda dostał, otrzymał kwiaty, książkę o gminie Obrowo. Pan wicewojewoda już rano dotrze, później jest na dożynkach wojewódzkich. Także bardzo dziękuję. Jest pan starosta powiatu toruńskiego, któremu też bardzo dziękuję za partnerstwo, za to, że jest wśród nas. Bardzo dziękuję. Panie posłowi, jeszcze raz też kwiatki wręczymy. Panie pośle, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Składamy panu serdeczne podziękowania za trud, poświęcenie,
za wielki dar serca włożony w organizację dożynek gminnych w Osieku nad Wisłą. Życzymy Panu satysfakcji z dotychczasowych dokonań, dalszych sukcesów w realizacji zamierzonych celów oraz zdrowia i pomyślności w życiu osobistym. Starostowie dożynek pani Hanna Michalska i pan Robert Błachy wręczają panu wójtowi kosz z produktami wykonany przez Koło Gospodyń Wiejskich ze Stajenczynek oraz Osieka nad Wisłą. To dar tegorocznych plonów w podziękowaniu za przygotowanie dożynek gminnych w 2017 roku w Osieku nad Wisłą. Poproszę bardzo starościnę dożynek, panią Halinę, o pokrojenie chleba dożynkowego wraz z innymi paniami. Z tej strony forma
Gracja Soleo. Gorące i serdeczne pozdrowienia dla całej gminy Obrowo. Szczęścia, zdrówka, pomyślności i do zobaczenia na kolejnych wspólnych dożynkach i wspólnych imprezkach. Cześć, pozdrawia formacja Soleo.